Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem siana do stodoły. No i dzisiaj będę pracował moim ciągnikiem marki John Deere, do którego podczepiłem przyczepę samozbierającą. No i jeszcze na wstępie pokażę wam kilka rzeczy, które zakupiłem poza odcinkiem. Jak widzicie, kupiłem sobie cysternę na mleko. No zdecydowałem się kupić tą większą, żeby móc transportować więcej mleka naraz. No i też postawiłem sobie tutaj z tyłu dodatkowy zbiornik na gnojówkę, no bo jednak ten zbiornik, który znajduje się obok obory w tym miejscu, ma bardzo małą pojemność, więc zdecydowałem się kupić taki dodatkowy zbiornik, dzięki któremu mogę przechowywać więcej gnojówki. No i też jeszcze zakupiłem sobie pole, które znajduje się w tamtym miejscu. I jeszcze zakupiłem sobie też serownię, w której mogę wytwarzać ser oraz masło. Właśnie tu jest to pole, które zakupiłem, już sobie na nim zasiałem soję. No a tutaj znajduje się ta serownia, ona już tutaj była wcześniej na mapie, no i ją sobie zakupiłem za 50 tysięcy. No i tu można wytwarzać ser oraz masło, więc możemy sobie podejść, pokażę wam, jak to się tutaj robi. Jak widzicie, tutaj mamy ustawione produkcje, ja sobie ustawiłem produkcję sera, no bo jest on droższy od masła. No i mam tutaj dostarczone mleko, no i jest on, i ser jest tutaj wytwarzany, ja ustawiam sobie automatyczną sprzedaż, no bo uznałem, że nie chcę tracić czasu na transport tych palec, tylko po prostu automatycznie się sprzedaje ten ser, tutaj dostarcza się mleko. No i jeśli bym ustawił, że mają mi się pojawiać palety, no to wtedy tutaj by się pojawiały palety. No ale ja ustawiam sobie automatyczną sprzedaż, więc ten ser sprzedaje się automatycznie. Ale okej, możemy już wrócić do naszej pracy, czyli do zbierania siana. No już trochę tych krów mi się rozmnożyło, już mam 30 krów. No i trochę już tej paszy jedzą, więc będę musiał uzupełnić zapasy siana w stodole oraz kiszonki. Ale też kiszonki jeszcze trochę mam w silosie, więc jak się skończy, to będę musiał zebrać trawę na kiszonkę, chociaż myślałem, żeby w kolejnym roku zasiać kukurydzę i zebrać sobie kukurydzę na kiszonkę. No i też chyba tym John Deere'em nie pracowałem na odcinku, więc dzisiaj możemy sobie nim popracować, no bo jest on wystarczający do tej przyczepy samozbierającej, bo ona nie wymaga zbyt dużo mocy. A też myślę, że fajnie wygląda taki zestaw, ten John Deere oraz ta przyczepa samozbierająca. Okej, zaraz będziemy mieli pełną przyczepę i trzeba będzie pojechać ją wyładować do stodoły. No i też bardzo fajnie, że dostałem tą stodołę na początku, bo mogę w niej przechowywać siano. Okej, jeszcze musimy dozbierać trochę siana. No i będziemy mogli pojechać to wyładować. Okej, przyczepa już jest zapełniona, więc jedziemy to wyładować do stodoły. Okej, podjeżdżamy sobie w to miejsce. Tutaj jest taka specjalna dmuchawa do siana, która transportuje to siano do góry. No i podjeżdżamy sobie tutaj i rozpoczynamy wyładunek. Okej, pierwsza przyczepa została już wyładowana, więc możemy jechać i kontynuować zbieranie siana. Może teraz pojedziemy sobie od tej strony. No i też poza odcinkiem tutaj ustawiłem sobie pracowników i zasiali mi na polu numer, tutaj jest chyba polu numer 39, tutaj rośnie pszenica. A na tamtych dwóch polach rośnie owiec oraz słoneczniki. No i też na tym nowym polu, które sobie zakupiłem, ustawiłem pracownika, żeby zasiał mi soję. No i teraz myślę, że jak uzbieram trochę więcej pieniędzy, to będę chciał już rozpocząć hodowlę świn, bo mam więcej pól. No więc już mógłbym rozpocząć hodowlę świn, to pewnie w kolejnym sezonie może zasieję sobie trochę upraw takich pod hodowlę świn, czyli kukurydzę, soję oraz jęczmień. No i też muszę zasiać jedno pole pszenicy dla kur, no bo co roku sieje pszenicę dla kur, żeby mieć zapas zboża do karmienia. No ale tutaj będą się też zasiać te uprawy do hodowli świń. No i jak zakupię świnie, to będę miał też trochę więcej obornika oraz gnojówki, no i postaram się postawić ten chleb jak najbliżej tego zbiornika na obornik oraz na gnojówkę, które znajdują się koło obory dla krów, żeby się też tam mógł składować obornik oraz gnojówka od świń. No jak widzicie, zaraz będziemy mieli kolejną pełną przyczepę.
i będziemy mogli już pojechać to wyładować. No trochę tego się napomina być z tego pola, około 100 tysięcy litrów zwykle z tego pola zbieram. No więc trochę ten zapas będzie już uzupełniony. No jak mi się skończy kiszonka w silosie, to pewnie sobie zbiorę trawę na kiszonkę, albo może zasieję kukurydzę i wypożyczę sieczkarnię i zrobię sobie zbiorę kukurydzy na sieczkę. Okej, kolejna przyczepa została wyładowana, więc możemy kontynuować w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, czyli tutaj. No to ja tą kukurydzą się zastanowię, bo teraz mam więcej krów, więc mógłbym zebrać znacznie więcej kiszonki, jakbym na przykład zasiał na tym polu, o tutaj tam, gdzie rośnie pszenica, jakbym tam zasiał kukurydzę, to trochę tej sieczki mógłbym mieć i mógłbym mieć większy zapas niż podczas zbierania tej trawy, więc chyba sobie może posieję na następny rok kukurydzę, no i pewnie sobie zrobimy też na odcinku zbiorę kukurydzy na kiszonkę. Okej, znowu mamy pełną szczepę, więc musimy to wyładować do stodoły. Na szczęście ta łąka jest niedaleko stodoły, więc nie muszę daleko jeździć. Bo też specjalnie zasiałem na tym polu trawę, ponieważ to pole jest blisko stodoły oraz blisko tego silosu na kiszonkę, więc nie muszę daleko transportować tych siana oraz kiszonki. Myślę, że teraz pojedziemy sobie z tej strony i później tam zbiorę tą resztę siana, która została na końcu, no bo nie będę jechał przez całe pole, tylko już sobie zbiorę siano. Jak już jadę, to sobie zbiorę siano na tym przejeździe, a za chwilę sobie zbiorę tam tą resztę, która została. Okej, widzę, że jeszcze 4 przyjazdy zostały, więc trochę tego siana jeszcze powinno być z tego pola. Okej, znowu mamy pełen zbiornik, no na razie mi ta przyczepa wystarczy, ale pewnie w przyszłości może już kupię sobie trochę większą. Ale na razie to na wystarczająco, tym bardziej, że ta stodoła znajduje się bardzo blisko mojej łąki. I tutaj sobie jeszcze zbiorę ten kawałek siana, który został, no i zostaną mi jeszcze 3 pokosy do zebrania.
Okej, znowu mamy pełną przerwę, więc pojedziemy sobie to wyładować, no i za chwilę jeszcze zbierzemy tą resztę siana. No, zamrażę, już nie będzie pełnej przyczepy. No ale trochę tego siana i tak udało się zmagazynować. Możemy sobie nawet za chwilę podejść do tej stodoły i zobaczyć, ile tego jest, ale to jak już zbierzemy wszystko, to sobie sprawdzimy. Okej, wszystko się zostało już zebrane, mamy jeszcze 50% wypełnienia przyczepy, więc pojedziemy sobie to wyładować. No i sprawdzimy, ile mamy już tego siana w stodole, bo wcześniej miałem chyba około 40 albo 50 tysięcy litrów. No a teraz zobaczymy, ile tego jest już po zebraniu. Ok, jak widzicie mamy 133 tysiące litrów siana, no i 49 tysięcy litrów słomy, więc pewnie jak będę robił żniwa i będę zbierał pszenicę, to pewnie sobie tą słomę też pozbieram, żeby trochę też zwiększyć zapas słomy. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.